Dzień dobry wszystkim. Jest godzina prawie 11. Nie wierzę, że widzicie mnie w takim stanie. Jestem chora, dzisiaj jest czwartek. Dokładnie 19 listopada. Nigdy nie wiem, jak to mówić. I stwierdziłam, że będę nagrywać teraz dużo vlogów i będę w nich poruszać różne tematy, więc będziecie widzieć cały mój dzień, no ale mówię do siebie. Także będziecie widzieć przebieg mojego dnia, a przy okazji będę z wami rozmawiać na różne tematy, które gdzieś tam mnie gryzą, czy też nie, czy po prostu chcę się z wami czymś podzielić, to po prostu wam powiem. Mam nadzieję, że polubicie taką formę vlogów i w ogóle taką formę na moim kanale, także jeżeli wam się spodoba, to łapeczki w górę. Jestem chora, nie wiem, czy już to mówiłam, ale myślę, że słyszycie to. Wygląda strasznie, co? Nie lubię strasznie siebie bez makijażu. Mam nadzieję, że wy tak nie macie. Ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Włączyłam moją super konstrukcję. Nie wiem, czy to zrobię jedną ręką. O, chyba sobie. Żeby mi to nie wpadło. Tu jedno. I te drugie. Aż już na święta. Muszę to poprawić dzisiaj wszystko. I tu. Widzicie, muszę to poprawić wszystko. Jest bardzo brzydka pogoda. Wstydzę się troszkę. Muszę zaraz wziąć lekarstwa i plan na dzisiejszy dzień jest taki, że chciałabym posprzątać, ale tak, że powywalać trochę rzeczy. Właśnie nie wiem, czy najpierw zabrać się za rzeczy takie po tej stronie, czy za ubrania i chyba wezmę się za te szafki wszystkie. Jestem niewyspana. Pytaliście mnie też, gdzie słucham nowego albumu Justina. Na Spotify albo na iTunesie. Nie kupiłam go, bo nie mam kasy, więc na razie słucham online. Płyta jest naprawdę genialna i trafia 100% w mój gust. Mówcie, co chcecie, mówcie, że nie lubicie Justina, że go nienawidzicie. Moim zdaniem naprawdę, naprawdę się chłopak wyrobił i bardzo mi się podoba to, jak śpiewa. Naprawdę. Muszę poszukać jakiegoś misia, a właściwie szkic misia. Tak, szukam tego misia. No to jest jak narysować. Na pewno mi to tak wyjdzie. Ja nie sądzę. Pierwsze kiśle, dwa takie zwykłe i dwa takie. Są jakieś edycje specjalne. Wezmę sobie ten. Truskawka z pomarańczą i białą herbatą. Poszukajmy jakiegoś kubka. Kraina lodu czy best pina in the world. Chyba nie ma żadnego fajnego. Dobra, weźmy ten z krainą lodu, te milki. Ale ładnie pachnie. Bardzo ładnie. A chciałabym też trochę powiedzieć dzisiaj o samoakceptacji. O tym, że powinno się lubić siebie samego. Jest to temat, o którym też ciężko jest się wypowiedzieć, bo ja sama do końca siebie sama nie akceptuję. I na przykład ten filmik dzisiaj, ten vlog jest strasznie taki... Ja się czuję brzydko w tym momencie. Nie czuję się ani trochę ładnie i myślę, że to jest źle. Myślę, że to nie powinno tak być, bo ja powinnam właśnie uważać siebie za ładną, a bez żadnych upiększeń, makijażu i tak dalej. Ja po prostu się tak źle czuję. Przez to, że tak duża liczba osób przez jakiś czas w moim życiu wmawiała mi,
że jestem ta najgorsza, że jestem ta głupia, jestem brzydka, jestem ruda, to zaczęłam moje włosy uważać za moją wadę, a nie za mój atut. Zaczęłam się po prostu źle czuć sama w sobie. Teraz jest już dużo lepiej. Kiedyś w ogóle nie potrafiłam zaakceptować na przykład moich nóg, które są umięśnione dosyć, szczególnie w udach, i po prostu strasznie się z tym źle czułam, że wszystkie dziewczyny, co też nie jest prawdą, mają takie chude nogi i tak dalej, a ja mam takie masywne, duże uda. I to jest śmieszne dzisiaj dla mnie, dla większości z Was pewnie też, ale tak się czułam, czułam się po prostu źle z tym. I na przykład do dzisiaj źle się czuję bez makijażu. Uważam, że jest mi brzydko bez makijażu. I na przykład codziennie mam coś takiego, że wstaję i pierwsze co robię, no oprócz tam wiecie, umycia zębów czy wysikania się rano, to jest faktycznie ten makijaż, jeżeli idę gdzieś. Nawet jeżeli nie idę, to wiem, że będę do Was mówić na Snapie albo nie wiem, dodam jakieś zdjęcie na Insta, no to zawsze się tam gdzieś maluję. I to jest strasznie, strasznie złe, bo powinnam się dobrze czuć właśnie tak, jak teraz do Was mówię. Nie jest tak do końca. Jest to też trochę wyzwanie dla mnie, że nagrywam tak tego vloga, a nie właśnie w jakimś tam makijażu i wstydzę się trochę tego. Wiem, że będzie dużo negatywnych komentarzy, ale myślę, że czas jest, żeby po prostu od tego wszystkiego się uwolnić, żeby zaakceptować siebie w 100%. I to też jest przekaz dla Was, żebyście nigdy nie dali sobie wmówić, że jesteście ci najgorsi, że jesteście do niczego, że to, co robicie, nie ma sensu, że wyglądacie brzydko, że wyglądacie źle. Bo jeżeli ktoś Wam będzie tak wmawiał ciągle, to Wy zaczniecie w to wierzyć, tak jak ja to zrobiłam. I potem ciężko będzie się Wam od tego uwolnić. Także nigdy nie poddawajcie się w tym, co robicie. Zawsze wierzcie w siebie i wstawajcie rano, patrząc w lustro i mówiąc samemu do siebie: hej, jesteś piękny, jesteś piękna, dobrze dziś wyglądasz, to będzie dobry dzień. I nigdy nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej. Jeżeli nie będziecie akceptować samego siebie, to nigdy nie będziecie szczęśliwi. I ja ciągle dążę do tego 100% szczęścia, bo to jest chyba najważniejsze, co może być w życiu, szczęście po prostu. Na to się składa wiele czynników, bo zdrowie, bo przyjaciele, bo rodzina, bo nie wiem, jakieś tam samospełnienie, ale szczęście jest najważniejsze i do tego trzeba dążyć. No, także dzisiaj trochę było samoakceptacji. Pamiętajcie, że jesteście wszyscy piękni i mówię Wam to po to, żebym mogła za jakiś czas sama sobie powiedzieć, wstać rano i powiedzieć, że jestem piękna, bo się tak nie czuję i to jest złe, ja wiem o tym, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o taką moją pogadankę. Kisiel mi stygnie, więc idę zjeść kisiel. Dobra, test na żywo kiśla. Kiślu? Nie wiem. Mam nadzieję, że się nie poparzy. Dobry. Dobry jest, więc pozwalam Wam go kupić. Chciałabym Wam jeszcze przypomnieć o moim Snapchacie, bo na Snapchacie naprawdę dużo się dzieje. W sumie najwięcej ze wszystkich moich social media, bo tam jest na bieżąco update całego mojego album Zjadła Duplo. Zobaczyłam teraz reklamę Duplo i tak bym je zjadła. W ogóle ja mam ochotę dzisiaj na słodycze. Ale takie dni. Tutaj jest mój kot. Mam nadzieję, że dacie radę go wychwycić telefonem. Po prostu mnie dodajcie i na Snapchacie się dzieje najwięcej, więc tam Was zapraszam. Jestem jakaś czerwona przez tą kanapę. Kurczę, no taki tu jest bałagan. W ogóle zobaczcie, jakie mam piękne kwiaty. Jak dzisiaj wstałam, to pierwszy raz od kilku dni mogłam coś poczuć, bo jest tak pięknie pachną.
są prześliczne i zajmują mi całe miejsce na biurku praktycznie. Ale mam taki bałagan tu, że powinnam to posprzątać. Tylko, że mi się tak nie chce. Drukowałam misiaka dla Emilki na konkurs. Będziemy robić potem. Tak pięknie wygląda mój mak. Mam taką śliczną tapetę. Ostatnio w ogóle się zastanawiałam nad tą tapetą, którą mam, lub na jeszcze jedną. Nad tą lub nad tą. To też jest w sumie ładna. Więc ta lub ta, co ją miałam. Nie wiem, może sobie zostawię teraz tą. A zostawię sobie, co tam się będę. Kurczę, ale mnie denerwuje ta dziura w szafie. W ścianie. Ta, masakryczna jest i powinnam siedzieć tak, żeby jej nie było widać. Nie wiem, dlaczego tak nie siedzę. Pierwszy raz w życiu wyszły mi kreski. I to jeszcze takie ładne, proste. Oni mi chyba w kreskach. Wiecie, jak to zrobiłam? Przyklejacie sobie, zamykacie oko i tutaj przy kąciku dolnym, aż pod koniec brwi przyklejacie sobie taśmę i malujecie kreskę, no i następnie wykańczacie ją. Także jeżeli macie problem z kreskami, a właściwie z tymi jaskółkami, tak jak ja, to wypróbujcie sobie koniecznie ten sposób z tą taśmą. Auć! Bo jest naprawdę spoko. Ja już sobie dzisiaj tak zostanę, bo muszę się tymi kreskami potem pochwalić Ali. Idę po barszczyk. Miam, 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 miam. Pyszny, mam się barszczyk. Kto uwielbia barszczyk, łapka w górę. Miałam dzisiaj sprzątać i co z tego wyszło? Nic, jak zwykle. Jutro postaram się sprzątać. Mam te paznokcie takie krótkie, mnie to tak denerwuje. Nie mogę się nawet podrapać porządnie. Chciałam tylko powiedzieć, że czuję się źle. Oglądam sobie cudowne programy w telewizji, bo moje życie jest tak nudne i nie mam dzisiaj w sumie już nic ochoty robić. Kiepściuchno się czuję. Umyłam się. Jest już w sumie późno. Nie no, jest 16:30, ale jest ciemno. Brzuch mi zaraz odleci, ratuję się cieplutkim termoforem i ciepłą herbatką. Oglądam Ukrytą prawdę, bo nic innego nie ma. Zostawiłam sobie, jakbyście się pytali, dlaczego mam dalej te kreski, to zostawiłam sobie je, żeby pochwalić Ali, jakie piękne zrobiłam. Ale tu problemy. Słownictwo, mój drogi. Idę oglądać, najwyżej jeszcze później się odezwę. Zrobiłam sobie herbatkę z miodem i z cytrynką i idę sobie, tutaj jest też Ala. I będę sobie piła. No, w sumie to już dzisiaj raczej nic nie będę kręcić. Już raczej dzisiaj nie będę nic kręcić. No bo już jest dosyć późno, znaczy późno, nie jest chyba późno, która jest godzina? 30. Jest 30 godzina. W każdym razie już nie będę kręcić. 20:30. Dobra, nieważne. 20:30. Więc chciałabym wam podziękować za dzisiejszego vloga. Do zobaczenia w kolejnym. Facebook, Instagram, wszystko. W kolejnym. Możesz przestać. Przestać. Pamiętajcie też o Snapchacie, o którym już mówiłam wcześniej. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Nie zwracajcie uwagi na moją siostrę, bo ona się nie czuje zbyt dobrze. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Facebook, Instagram, wszystko macie w opisie. Pa!